Nie pochodzę z dobrego miasta, jestem belgiem od historii i germanistą. Tutaj panu powiedziałem, Syczowi Milanowi, że przepraszam, ale powiedziałem pan bzdury, opowiadał o Niemcach, bo pan nie zna Niemiec. Ja do Niemiec jeżdżę 30 lat z młodzieżą, spędzam tam, proszę państwa, czas z burmistrzami, posłami i rozmawiam bez cenzury. I co słyszę? Ja współczuję wszystkim tym państwu, którzy macie przodków na Wołyniu, pan żyjący, panowie, przeżyliście koszmar. Powinniśmy w zasadzie najpierw tu odmówić różaniec, a później rozpocząć całą debatę. Otóż, proszę państwa, ja chcę powiedzieć o czymś innym zupełnie, o czym rozmawiam z moimi małolatami w gimnazjum, a tak naprawdę to jest rozmowa z państwem między innymi i prosiłbym, a panu biłem brawo, bo pan rozpoczął bardzo ciekawy wątek, który jest dla nas szalenie niebezpieczny. Postaram się mówić krótko, ale tak dobitnie. Proszę państwa, zatrzymała nas policja na autostradzie pod Berlinem, bo nam autobus płonął. Policjant okazał się garbusowcem, ja jestem miłośnikiem garbusa, więc mandatu nie zapłaciłem, ale przeszedłem do polityki, do Tuska i on mówi tak, w konsekwencji, kwintesencja. Źle mam przy nas Polacy? Macie dobrobyt, macie rynek, macie, dzięki nam wam się chyba dobrze żyje. Ja mówię, coś ty powiedział was hasnu gesagt, mensch? Coś ty powiedział do mnie? A on mówi, no co? Co się o tak, Jarek? Macie dobrobyt, dobrze, źle wam przy nas? Proszę państwa, dzwonię do Bawarii, do kolegi Rainera od Eriki Steinbach. Mam takiego. Też jestem prawicowy. A Rainer pierwszą rzecz, którą mi mówi, proszę państwa, Jarek, a źle wam przy nas? Nie umówili się chyba. Proszę państwa, dlatego panu biłem brawo. Najpierw się zastanówmy, panie Mironie, zastanówmy się, co wyrośnie z waszego państwa, jeżeli wam się uda nawet wyrwać z łap Rosji, w co nie wierzę. Z naszego. Przepraszam, z waszego państwa. To nie jest moje państwo. Ukraina nie jest moim państwem, ja jestem góralem. Jesteście moimi rodakami, Słowianami, ale będziecie zawsze dla mnie obcą nacją, ponieważ ja jestem Polakiem. Ale... Panie profesorze, ja panu nie przerywam. Proszę, proszę tych swoich tekstów nie mówić. Proszę pana, ja jestem w Polsce, jestem Polakiem. Pan jest w Polsce obywatelem ukraińskim, uszanujmy to. Ja pana bardzo, bardzo proszę, niech pan Jarosław dokończy. Tak. Panie profesorze, ja oddam panu głos. Tak jest. Panie profesorze, oddam panu głos. Proszę, my tutaj Jarosław. Nie będziemy bardzo z nami wojny toczyć. Ja tylko chcę państwu proszę zakończyć swoją myśl. Co jest nadrzędnym celem i ja bym bardzo pana prosił, który mówiłem brawo, żeby się odniósł do tego, co powiedziałem. Więc państwo już słyszycie, co Niemcy o nas sądzą. Mógłbym państwu opowiedzieć teraz 20 historii z posłami, burmistrzami podsłuchanymi, że oni nas Polaków mają za zero. My dla Niemców nie istniejemy, dla elit niemieckich jako partner do polityki. My istniejemy jako teren do ekspansji gospodarczej. Mamy być tylko taką neokolonią. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to przepraszam, to naprawdę nie wie, gdzie żyje. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Pytam, co wyrośnie z Ukrainy, jeżeli Ukraina się wyrwie z okowów Rosji? Panie Mironie, będziecie mieć państwo, przepraszam, pan jest tutaj naszym obywatelem, co będzie, jeśli wasi rodacy będą mieli niepodległą Ukrainę? Otóż ja odpowiadam, co będzie. Zostaniecie wyrwani natychmiast, proszę pana, w łapy niemieckie, holenderskie kapitału zachodniego. Zostaniecie takim samym teatrem gospodarczym jak my, Polska, i będziecie balansem między Rosją surowcową a potężną ekipą zachodnią, niemiecką, francuską, tych elit gospodarczych. Proszę państwa, królowie pruscy jak umierali, to sobie poczytajcie, historycy, jakie testamenty zostawiali. Testamenty swoim następcom. Panie Mironie, dlatego ja pana teraz przepraszam za to, że krzyknąłem panu, że pan bredzi, ale przepraszam pana bardzo. Jedna rzecz to są emocje, o których mówimy i o Wołyniu, o których mówimy, szacun. Państwo powinniście, tutaj się zgadzam z panem, rzeczywiście jak Willy Brandt, chociaż to był kit z tym Willy Brandtem, to jest inna sprawa. Proszę państwa, za to został zlany przez prawicę niemiecką tak, że w zasadzie to nie istnieje świadomości niemieckiej. Ale proszę państwa, ja taką tezę stawiam, ja sądzę, że pan szedł w tym kierunku. Kanada, Niemcy, Holandia, proszę państwa, to są mocarstwa gospodarcze, Stany Zjednoczone to jest zupełnie coś innego i Rosja zaplecze surowcowe z guzikami atomowymi. I wy będziecie takim samym teatrem, jak będziecie niby niepodlegli Ukraina, tak jak Polska. Gdybyśmy spojrzeli na dzisiejsze dane makroekonomiczne, ja je znam, jaki jest eksport świń, krów, produkcji stali, samochodów w Polsce i tak dalej. My nas nie ma. My jesteśmy tylko teatrem niemieckiej gospodarki. Węgrzy to samo, Czesi to samo, wszystkie kraje to samo. A za wasze czarnoziemy wezmą się Holendrzy. I proszę bardzo, politycy muszą się zastanowić na dwie generacje, co będzie z niepodległej Ukrainy. A my dzisiaj możemy emocjonalnie mówić o tym, że rzeczywiście postawimy cztery pomniki, przeprosimy się, pocałujemy rękę. Natomiast historia nie daruje. Nasze prawnuki będą żyły, no właśnie gdzie? Jeśli kraj Ukraina będzie niepodległa i Polska.
My nie mamy portów, nie mamy samochodów, nie mamy nic. Jesteśmy tylko biorcami ich technologii i ich marketów i tak dalej. Proszę Państwa, spójrzcie na to, gdzie jesteśmy w tej tak zwanej grupie mińskiej. Nas nie ma. Łukaszenko gości, proszę Państwa, ten Łukaszenko z Białorusi. Gości kogo? Putina, proszę Państwa, Angela Merkel i tak dalej. A Polska, kraj 40-milionowy, zdaje się przyjaciele nasi. Nikt nie zadbał o to, żeby Donald Tusk czy Kaczyński mieli swoje zdanie? Błagam. Powtarzam, szacun do całej waszej historii. Ja jestem góralem, więc mnie to w zasadzie nie dotyczy. Moi rodzice pochodzą z Limanowej Bobowej. Ale proszę Państwa, panowie profesorowie, no igrzyska to są igrzyska. Natomiast stańmy twardo na nogach jako Polacy i wy też, wasi bracia z Ukrainy, i zastanówmy się, do czego ten mecz doprowadzi, gdzie my jesteśmy tylko piłką na boisku. Dziękuję bardzo. Ale to proszę bardzo.